Cześć, dzień dobry, witam się z Wami po dłuższej przerwie, spowodowanej niestety tym, że córka sprzedała mi tym razem jelitówkę, a że akurat ten czas choroby naszej przypadł na okres, kiedy ja naprawdę miałam bardzo, bardzo dużo pracy, no to niestety nie było nawet kiedy nagrać, oprócz jakichś krótkich shortsów, które ze Stasiem tam puszczałam. No niestety tak wyszło. W tyle widzicie kwiatka. To jest właśnie ten kwiatek, którego szukałam, o którym mówiłam w jednym z vlogów. I dam Wam znać już w kolejnym vlogu, jak się w ogóle to skończyło, bo to nie jest kwiatek kupiony, tylko przygarnięty, więc dam Wam znać, jak w końcu się sprawa z kwiatkiem rozwiązała. A filmik, z jakim dzisiaj do Was przychodzę, to garść ciekawych faktów o mnie, trochę takich dziwactw, różnych dziwnych rzeczy związanych ze mną. Nagrywam ten filmik po to, bo wydaje mi się, że każdy z nas ma jakieś swoje dziwactwa, jakieś takie dziwne cechy, dziwne skłonności, dziwne upodobania, o których może nawet nie mówi, bo stwierdza, że po co, bo kto jest bardzo dziwny i pewnie wszyscy uznaliby go za dziwaka, a potem jakbyśmy tak szczerze porozmawiali, to tak naprawdę wyszłoby, że każdy z nas coś tam ma. Więc może ten filmik wywołał kogoś uśmiech na twarzy, może dzięki temu poznacie mnie troszeczkę lepiej, trochę od innej strony. I przy okazji bardzo chciałabym podziękować wszystkim osobom, które śledzą mój kanał, które oglądają filmiki, które publikuję, bo muszę przyznać, że jak zakładałam kanał, nie spodziewałam się, że będę miała więcej niż, nie wiem, 5 subskrybentów, więc ta liczba, która jest teraz, bardzo mnie cieszy i zaskakuje, bo tego się naprawdę nie spodziewałam, a jednocześnie jest takim motywatorem do dalszego działania, do tego, żeby się dzielić różnymi treściami z Wami i bardzo, bardzo Wam dziękuję za czas poświęcony na oglądanie moich filmików. Mam nadzieję, że te filmiki coś Wam pozytywnego do życia wnoszą. I dziękuję, że jesteście ze mną. Mam nadzieję na dłużej. I że nasza przygoda, moja przygoda z YouTube'em się tak szybko nie skończy, bo tak jak mówię, nie spodziewałam się, że będzie w ogóle w jakikolwiek sposób się to rozwijać, więc każda osoba, która przychodzi i zostaje, jest dla mnie bardzo, bardzo dużą radością, więc jeszcze raz bardzo za ten Wasz poświęcony czas Wam dziękuję. Teraz już przechodzimy do filmiku. Numer 1. Zaczniemy z grubej rury, to potem już będzie łatwiej. Jak na pewno zauważyliście w filmiku z Buzka, jak piłam wodę solankową, jakoś nie dało się zauważyć, jeśli oglądaliście ten filmik. Ja niestety mam niekontrolowany odruch wymiotny. Jakkolwiek to nie brzmi obrzydliwie, od razu tutaj uspokajam, że jest to tylko i wyłącznie odruch. Ja mam bardzo wrażliwy węch, no i w ogóle też smak. Jak czuję coś, co pachnie dziwnie, to po prostu mam właśnie taki odruch, jaki widzieliście w Buzku. Więc to jest u mnie norma. I niestety wiem, że to jest też dla osób, które są ze mną bardzo niekomfortowe, bo muszą jakby mierzyć się z spojrzeniami przechodniów w różnych sytuacjach. Ale ja nie jestem w stanie tego kontrolować. To jest jak kichanie. Oczywiście, wiecie, mogę się tutaj gdzieś zasłonić, tak jak przy kichaniu, i troszeczkę to zminimalizować, ale niestety ten odruch mam. Jest to tylko odruch, na tym się kończy, ale po prostu nie jestem w stanie tego kontrolować. To jest odruch niekontrolowany i jeżeli coś po prostu śmierdzi lub ma jakiś taki dziwny zapach, ja tak mam. Więc jest to bardzo niekomfortowe, niestety, ale jest. Druga sprawa to taka, że jeżeli chodzi o zwierzęta, to ja bardzo, bardzo lubię wszystkie zwierzątka, ale właśnie, może źle powiedziałam, nie wszystkie. Pająki, słuchajcie, węże, jakieś robactwa, może być, okej, okay, nie przepadam, ale może być. Natomiast zwierzęta, których się boję, których bardzo, bardzo nie lubię, to ptaki i konie. Nienawidzę ptaków i koni. Ja wiem, że konie są bardzo fajne i w ogóle też wiele osób jeździ konno, więc tutaj na pewno narażę się osobom, które są fanami koni, ale no po prostu boję się tych zwierząt, boję się ptaków, boję się jak one tak chodzą, mają te oczka po bokach i to samo z końmi, nie wiem co one kminią, co one planują, po prostu gdybym miała być na jakichś torturach i by mnie przesłuchiwali, żeby wyciągnąć jakieś informacje ważne, to mogliby mnie po prostu wsadzić, wiecie, całe stado jakichś tam
koni albo ptaków. I ja w tym momencie wygadałabym wszystko, naprawdę. Jakby mnie wstać na środek, gdzieś są gołębie i one by zaczęły chodzić obok mnie, to ja już robię wszystko jak na spowiedzi. No, nie, nie, nie. Po prostu jak teraz nawet o tym myślę, słuchajcie, to mam ciarki. Trzecia rzecz to taka, że herbatę i kawę piję tylko i wyłącznie w kubku. I nie w filiżance, nie, w kubku. Jak wiecie, jestem w ogóle wielką fanką kubków, ale jeżeli chodzi o ciepłe napoje, muszę pić z kubka. Nie lubię pić ze szklanki i telefon. Wracając do tych kubków, to tak, piję z kubków ciepłe napoje, nie lubię pić ciepłych napoi ze szklanek. Nawet takich, wiecie, z tradycyjnych, jak ja się śmieję, PRL-owskich szklanek, gdzie się częściej wtedy piło herbatę, prawda, w takich szklankach. Ja po prostu tego nie lubię. Szklanka jest dla mnie tylko i wyłącznie do jakiegoś zimnego napoju, a kawa, herbata musi być w kubku. Nie boję się horrorów. I to jest rzeczywiście fakt oparty na faktach. Nie boję się horrorów, ale słuchajcie, takich, w których są jakieś duchy, czy jakieś potwory, stwory, w ogóle się tego nie boję, bo no, ja jestem tu coś taką, wiecie, pragmatyczną i racjonalną osobą i po prostu nie boję się niczego, co wiem, że nie przytrafiłoby mi się w życiu, w prawdziwym życiu. Dlatego bardzo boję się thrillerów i takich filmów, gdzie są przedstawione sytuacje, które mogą potencjalnie mi się przytrafić, tak? Jeżeli komuś coś głupiego by odbiło. Więc ja mogę oglądać jakieś takie te horrory, gdzie są duchy, gdzie jest, nie wiem, jakieś egzorcyzmy i tak dalej. Nie, to mnie rusza, mogę usnąć nawet na tym. Natomiast jeżeli oglądam film Sierota, nie wiem, czy oglądaliście, dajcie znać w komentarzach, i na przykład Milczenie owiec, to ja się po prostu tych filmów boję, bo one są potencjalnie niebezpieczne i rzeczywiście tak coś takiego może się człowiekowi przytrafić. Jak to mówiła moja świętej pamięci babcia, nie można się bać duchów, tylko złych ludzi, więc ja takie mam też przeświadczenie i wiem, że no po prostu, no, nie, no wiecie, nie wierzę w te wszystkie takie przedstawiane fikcyjne sprawy w horrorach, więc dla mnie bardziej przerażające są te, które się wiążą z sytuacjami rzeczywistymi. Kolejna sprawa to taka, że nie czytam książek z... Nie czytam książek, jak to w ogóle zabrzmiało, jakby ktoś już teraz przerwał, to bym myślał, że mogę nie czytam książek. Nie czytam książek z fikcyjną fabułą. Nie dla mnie są książki, gdzie ktoś po prostu wymyślił sobie jakąś historię i ją opowiada. Oczywiście ja je doceniam jak najbardziej, bo nie mówię, że one są złe, tylko po prostu ja ich nie lubię. Ja wolę czytać, wiecie, jakieś biografie, jakieś wywiady, jakieś zbiory felietonów. Nie lubię po prostu czytać książek, które są oparte na jakiejś fikcji, nawet jeżeli to by była fikcja bardzo, bardzo, wiecie, taka ambitna, nie jakaś taka, wiecie, że Kasia poznała Adasia, tylko wiecie, coś takiego innego, to ja po prostu tego nie lubię. Ja muszę mieć znowu to samo, rzeczywiste wydarzenia, rzeczywiste jakieś tam sytuacje z życia różnych ludzi. I jeżeli chodzi o książki, to najbardziej lubię właśnie biografie, wywiady i lubię bardzo czytać książki historyczne, ale tylko z okresu II wojny światowej. To jest taki okres, który mnie ciekawi i tak, tylko takie. Kolejny fakt ciekawy to taki, że jestem praworęczna, ale jeżeli chodzi, słuchajcie, o otwieranie drzwi kluczem, to nie otworzę prawą, może nie otworzę, no otworzę prawą ręką, ale wygląda to bardzo niezgrabnie. Zawsze otwieram drzwi kluczem lewą ręką. Nie wiem dlaczego. Kolejny ciekawy fakt to taki, że nie umiem pływać. Nie nauczyłam się niestety, mimo iż chodziłam też na lekcje pływania. Jeżeli jestem w wodzie, to jeżeli woda mi zaczyna sięgać powyżej klatki piersiowej, odpadam. Tak jak moja babcia miała, mnie się wtedy po prostu, mi brakuje powietrza, nie jestem w stanie oddychać, nie. Chodziłam nawet w szkole, po prostu mieliśmy kurs pływania i pani powiedziała, że pierwszy raz widzi kogoś, kto dobrze jest ułożony, dobrze rusza rękami, nogami, a po prostu nie porusza się do przodu. Więc pani powiedziała, że to jest fenomen jakiś. No i niestety tak jest, ale co ciekawe, kolejny ciekawy fakt, mimo iż nie umiem pływać, uwielbiam chodzić do akwaparków. I ja sobie po prostu chodzę po tym basenie i cieszę się radosną atmosferą w akwaparku. Tak, bardzo lubię chodzić do akwaparku, nie umiem pływać. Ciekawe, prawda? Kolejna sprawa to taka, że nie lubię kupować butów.
A to dlatego, że mam bardzo małą stopę. Mój rozmiar to rozmiar 35, w porywach 36. I nie dość, że moja stopa jest krótka, na przykład wiecie, no mała, to jeszcze na dodatek jest bardzo wąska i szczupła. Więc jak ja mam kupić buty, które są na przykład na obcasiku i jeszcze mają przód otwarty, to moja stopa po prostu tak jak na zjeżdżalni zjeżdża. I bardzo często zaopatruję się po prostu na dziale dziecięcym, więc nie lubię kupować butów, bo po prostu dla mnie jest to droga przez mękę. Szukanie, chodzenie po różnych działach i wybieranie takich, które po prostu utrzymają tą moją stopę. Kolejny ciekawy fakt to taki, że kiedyś pisałam wiersze i tutaj możecie mieć trochę zgrzyt, bo ja zawsze mówiłam, że jestem taką, wiecie, osobą pragmatyczną, taką racjonalną i tak dalej, ale wiersze zawsze były obecne w moim życiu. Były takim ujściem dla mnie różnych emocji, poradzenia sobie z różnymi sprawami i teraz jak to mówię, to stwierdziłam, że muszę wrócić do tego i może się kiedyś zainteresować wydaniem, bo tak wiecie, dla siebie po prostu, żeby coś zrobić, zobaczę jak to... Jaka by była ta droga, ale tak, pisałam wiersze, teraz troszeczkę mniej, bo wiecie jak to jest żyćko, ale mam nadzieję, że do tego też wrócę i uwielbiam malarstwo, a moim ulubionym malarzem jest Marc Chagall. Kolejny ciekawy fakt o mnie to taki, że mam bardzo słabą orientację przestrzenną i jak gdzieś jestem w nowym miejscu, to słuchajcie, no, jeżeli nie byłoby Google Maps, to bym chyba krążyła, zanim bym znalazła miejsce, do którego chcę dotrzeć. Niestety mam bardzo słabą orientację przestrzenną i tak samo mam z bardzo słabą orientacją, jeżeli chodzi o odległości. Dla mnie 2 metry to samo co 2 kilometry, niestety. Kolejny ciekawy fakt o mnie to taki, że mam duży lęk wysokości. I jak jestem gdzieś, gdzie jest wysoko, jeszcze taka, wiecie, jest otwarta przestrzeń, czyli na jakimś tam tarasie widokowym albo na jakiejś wieży, wiecie, gdzieś, gdzie jest po prostu wysoko i otwarta przestrzeń, to ja po prostu kucam. To jest mój odruch, tak samo jak z tym odruchem wymiotnym. Ja po prostu kucam, ja się bardzo, bardzo boję wysokości. I pamiętam, że jak byłam w Paryżu, to weszłam na wieżę Eiffla i słuchajcie, w ogóle wtedy była awaria windy, więc od jakiegoś czasu, od jakiegoś tam punktu musieliśmy iść po schodach na piechotę, więc to było dla mnie traumatyczne doświadczenie, a potem jak już byłam na górze, to nic nie widziałam, więc mogłam równie dobrze tam nie wchodzić, bo piękny widok się roztaczał, a ja widziałam tylko ścianę, bo po prostu byłam przyklejona do ściany jak plakat, po prostu Britney Spears na ścianie. Tak to wyglądało. Mam bardzo, bardzo duży lęk wysokości. Kolejna sprawa to taka, że przez większość czasu jest mi niestety zimno. Jestem bardzo dużym zmarzluchem i wydaje mi się, że po prostu tak mam, bo tutaj już uprzedzam wszelkie komentarze dotyczące, nie wiem, tarczycy czy różnych rzeczy. To jest wszystko zawsze u mnie kontrolowane i nie wynika to z jakichś parametrów, które są nie w normie. Po prostu tak mam. Jest mi bardzo, bardzo zimno i dlatego też śpię w nocy w skarpetkach. Nie jestem w stanie zasnąć bez skarpetek. Po prostu tak mam. Jak nie mam skarpetek, to mogę sobie się równie dobrze pożegnać w ogóle z całą nocą i sobie siedzieć i pracować, bo no po prostu nie usnę. Kolejną ciekawostką jest to, że mam pamięć zapachową. Najczęściej zapamiętuję ludzi, miejsca i przedmioty moim nosem. I jestem w stanie sobie przypomnieć zapach miejsca, w którym byłam na przykład 10 lat temu. Kiedy sobie przypomnę o tym miejscu, to ja od razu mam w nosie, w głowie, nie wiem jak to działa, wiecie, z takiego biologicznego, naukowego punktu widzenia, ja wiem, jak coś pachniało. I ja po prostu zapamiętuję nosem. To jest mój taki, wiecie, dysk twardy, na którym są wszystkie wspomnienia. Kolejna ciekawostka to taka, że mam zamienione zęby, ale to już w jednym vlogu mówiłam, więc może jak śledziliście filmiki, to wiecie, że trójka z czwórką u mnie są zamienione. Po prostu zęby sobie urosły na nieswoim miejscu. Kolejna ciekawostka to taka, że nie lubię ćwiczyć i wiem, że to jest złe, co mówię, bo sport, ruch to zdrowie i muszę się po prostu przymuszać do tego, żeby trochę się poruszać. Niestety bardzo tego nie lubię. Zawsze tak było od dzieciństwa. Moja córka jest tutaj w ogóle przeciwieństwem mnie pod tym względem, bo ona uwielbia WF, uwielbia wszystkie zabawy ruchowe, ćwiczenia, a ja jak mam poćwiczyć, to po prostu jestem chora, no niestety. Muszę się do tego przymuszać, ale ćwiczcie, wyćwiczcie, bo to jest naprawdę ruch i sport to zdrowie. To, co ja robię, to jest B, niedobre. Wracając jeszcze do tematu zasypiania, to nie jestem w stanie zasnąć przy tykającym zegarku. Nieważne, czy to jest taki zegarek na rękę, czy to jest zegarek taki stojący, czy wiszący, jak tyka zegarek, nie zasnę.
Może mi jechać wszystko pod oknem. Może być, nie wiem, mieszkałam, gdzie był tramwaj, zaraz przystanek tramwajowy przy mnie i mnie to w ogóle nie ruszało. Mogą jeździć samochody, może ktoś stać pod moim oknem na przykład, przypuśćmy, i gadać całą noc. Nic. Ja wtedy śpię jak zabita. Natomiast jak tyka zegarek, nie zasnę. To, wiecie, takie równomierne tykanie po prostu no, sprawia, że ja jestem już podenerwowana i nie jestem w stanie zasnąć. Po prostu nie wiem, dlaczego tak jest. I tak samo nie śpię, kiedy pada w nocy deszcz lub wieje wiatr. Nie pamiętam, że nawet na studiach moja znajoma, jak był taki wietrzna noc, bardzo wietrzna albo deszczowa, i ja przychodziłam wtedy nieżywa na zajęcia, to mówiła: deszcz, wiatr. Ona wiedziała, że ja po prostu nie spałam. Niestety, jak pada deszcz, znowu ten, wiecie, równomierny, jednostajny dźwięk mi po prostu wykańcza. Więc jak niektórzy potrafią sobie pięknie usnąć przy deszczu, to ja nie. Dla mnie deszcz w nocy to jest nieprzespana noc. Kolejny ciekawy fakt to taki, że a propos jeszcze spania, że zasypiam zawsze z jedną ręką pod poduszką. Wiecie, zawsze muszę mieć tak włożoną jedną rękę pod poduszkę i na boku, inaczej nie usnę. Jeżeli ta ręka nie jest włożona pod poduszkę, no to też będę się, wiecie, wiercić, przekładać z boku na bok. Po prostu mam jakiś taki tryb zasypiania, który mi się sprawdza, i ta ręka zawsze jedna musi być. I co ciekawe, córka odziedziczyła to po mnie, bo ona też albo wsadza pod swoją poduszkę, albo pod moją rękę swoją, więc nawet takie rzeczy można dziedziczyć. Jeszcze kończąc tematykę snu, to jak zasypiam, muszę być przykryta, muszą chociaż moje nogi być przykryte, żebym usnęła. I słuchajcie, wyobraźcie sobie, że są dni gorące, tak jak były w zeszłym roku, na przykład latem, że w ciągu dnia było bardzo, bardzo, bardzo gorąco, bardzo duszno. W nocy też było gorąco, duszno, a ja, słuchajcie, zasypiam przykryta. Nie zasnę, jeżeli moje nogi nie są przykryte. Tutaj tułów już dobra, może być, już przymknę oko, usnę. Ale nogi, nawet słuchajcie, jakbym się pociła i była po prostu zlana potem, nie usnę, jeżeli nogi moje nie są przykryte. To robi się coraz dziwniej, nie? Kolejna ciekawostka to taka, że mam chorobę lokomocyjną. Mimo iż są głosy, mówi się, że podobno z choroby lokomocyjnej można wyrosnąć, ja niestety nie wyrosłam i mam nadal chorobę lokomocyjną jako pasażer. Zawsze muszę wtedy jechać na jakiejś, na aviomarinie, tak, bo lokomotyw dla dzieci. No właśnie dlatego mówię lokomotyw dla dzieci, bo moja córka też niestety ma chorobę lokomocyjną. I znowu telefon. Słuchajcie, dzisiaj mam jakiegoś pecha, zaraz do Was wracam. Wracając do choroby lokomocyjnej. Jako pasażer mam zawsze chorobę lokomocyjną, zresztą moja córka też ma, więc u nas jest lokomotyw, ale to już wiecie, lokomotyw to jest wtedy, kiedy jedziemy już na jakąś dłuższą trasę, bo staram się jej po prostu no, tego nie dawać, więc kupujemy takie opaski na rękę, które uciskają tutaj w tym miejscu punkt i dzięki temu nie robi się niedobrze. Ja korzystałam z tych opasek, jak byłam w ciąży, bo ja, słuchajcie, miałam dłość do dnia porodu, do dnia cesarskiego cięcia, więc te opaski naprawdę świetnie się sprawdzają. To teraz taka polecajka, jeżeli Wasze dzieci czy Wy cierpicie na chorobę lokomocyjną, to czy jesteście w ciąży i męczą Was nudności, to takie opaski C-Bands, one się nazywają, polecamy, i w tym miejscu rzeczywiście, jak to uciska, to ten odruch jest, to mulenie jest po prostu mniejsze, więc polecamy. Ale tak, jak jadę jako pasażer, jak jadę jako kierowca, nie. Bo widocznie, wiecie, mój mózg się skupia na czymś innym, patrzę do przodu, a nie na boki. Też się czasem trzeba rozejrzeć, tak, w lusterka i tak dalej, ale wiecie, o co chodzi. Jak się jednak jedzie z boku i patrzy się, jak to wszystko umyka, to wydaje mi się, że wtedy jest gorzej. A jak patrzymy tutaj do przodu, to jak jadę jako kierowca, to w ogóle nie mam choroby lokomocyjnej, więc taka ciekawostka. Kolejna to taka, że nie lubię dźwięku suszarki. To może być zdziwieniem, ponieważ zawsze się mówi, że dźwięk suszarki uspokaja. I wiele dzieci na przykład też zasypia przy dźwięku suszarki, a ja po prostu dźwięku suszarki nienawidzę. I ja suszę włosy, bo jak nie wysuszę, to po prostu moje zatoki są w opłakanym stanie. I staram się robić to jak najszybciej, bo po prostu nie lubię tego dźwięku. Nie wiem, po prostu nie lubię. Denerwuje mnie i odczuwam jakiś taki dziwny niepokój przy tym dźwięku, więc suszarka akurat nie, ale też znam osoby na przykład, które jak są zestresowane, czy zdenerwowane, czy chcą się zrelaksować, to nawet sobie, słuchajcie, włączają suszarkę i leżą sobie przy dźwięku suszarki. No to dla mnie to by była katorga. I już ostatnia rzecz, już taka na sam koniec. Uwaga, bomba. Wolę chodzić do dentysty niż do fryzjera.
naprawdę, słuchajcie, nienawidzę chodzić do fryzjera. Jak ja mam iść do fryzjera, to jestem chora. A to dlatego, że ja bardzo nie lubię, jak ktoś dotyka moich włosów. I to nie wynika z tego, że jestem włosomaniaczką, czy wiecie, dbam o te włosy, bo nie. Po prostu używam szamponu, odżywki w sprayu i na tym się kończy, no jeszcze tej wcierki, o której też kiedyś Wam mówiłam, i na tym się kończy moja pielęgnacja włosów. Ja po prostu nie lubię tego, jak ktoś dotyka moich włosów. I dlatego, wiecie, wizyta godzinna u fryzjera jest dla mnie katorgą. Wolę chodzić do dentysty. Serio, słuchajcie, się dentysty nie boję. Boję się fryzjera. Więc na koniec taka ciekawostka. Dziękuję Wam za ten filmik. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego na mój temat. Dajcie znać w komentarzach poniżej, jakie są Wasze dziwactwa. Czy macie jakieś takie różne dziwne rzeczy, które są tylko Wasze, albo myślicie, że są tylko Wasze, a potem się okaże, że ktoś tam dopisze, że ja też. Więc dajcie znać, co u Was jest dziwnego. I trzymajcie się w zdrowiu. My też, mam nadzieję, już będziemy zdrowe i troszeczkę już wrócę do tej aktywności też na YouTubie. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia, do następnego filmiku. Pa!